Majka, witajcie na naszym kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z holem zakupowym z Rossmana. Tu mam reklamówkę z Rossmana i dwie rzeczy będą z Hebe. Ale to są tylko dwie rzeczy. Tak na wstępie to oczywiście witam serdecznie wszystkich nowych subskrybentów. Bardzo nam miło, żeście do nas dołączyli. Ja tu się patrzę, co tu mój kamerzysta robi. Także bardzo nam miło, że nowi subskrybenci dołączyli do nas na kanał. Oczywiście na samym wstępie też od razu poproszę o kciuka w górę, jak Wam się filmik podobał i mój kamerzysta już wyszedł. Także bardzo serdecznie proszę od razu na wstępie o kciukasa w górę. I jeżeli ktoś nas jeszcze nie subskrybuje, a przypadkowo trafił na nasz kanał, to bardzo serdecznie zapraszam do subskrypcji naszego kanału, czyli do wciśnięcia tego czerwonego napisu subskrybuj i do tego dzwoneczka tuż obok, żebyście zawsze byli z nami na bieżąco z każdym filmem. Także na wstępie będzie haul zakupowy z Rossmana. Tak pomyślałam, że właśnie dzisiaj bym może nagrała dwa filmiki, bo mam dzisiaj słońce, piękne słońce dzisiaj jest, świeci. Tak jak widzicie i tutaj w tym pokoju jest najlepsze światło, bo tutaj jest okno dachowe. Także tutaj wszystko po prostu widać. Nie trzeba się niczym sztucznym doświetlać. I oczywiście kawa numer 2 z Wami. Także kawa z Wami i już przechodzimy do siaty z Rossmana. Pierwszą rzeczą, jaką zakupiłam w Rossmanie, jest płyn do mycia naczyń Pur. Jakiś taki nowy, Wam powiem, Sekrety Świata. Liczi i jaśmin Bali. Także myślę, że będzie spoko i były jeszcze inne nowe takie nowości, dla mnie nowości, bo ja jakoś nie kupowałam, nie widziałam wcześniej tych płynów do mycia naczyń. I ten płyn do mycia naczyń, już Wam mówię ile kosztował. Jakieś 3 z kawałkiem. Widzicie, bo tutaj mam rabat złoty 70 i mam rabatu, a cena oryginalna 5,69, a rabat mi naliczony został złoty 70. Także jakieś 3 z groszami na pewno tyle kosztował, bo z tego to pamiętam. Także płyn do mycia naczyń. Wzięłam 2 mydła w płynie, żeby już właśnie nie kupować w Biedronce. To kupiłam 2 mydła w płynie w Rossmanie. Jedno miodowe, mleko i miód, i to mydło kosztowało mniejsze. Mniejsze kosztowało 2,69, czyli to 2,69 kosztowało, a drugie jakieś takie mi się trafiło w jakimś koszyku, gdzieś tam, nie wiem, stało po prostu, jak wiecie, w koszyku czasami jest, to jest o zapachu migdałów, wanilii i magnolii. Magnolia to jest w ogóle mój ulubiony kwiatek wiosenny. Bardzo lubię. Moja magnolia jeszcze nie zakwitła ani razu, ale może w tym roku mi zrobi niespodziankę i na moje 40 urodziny już mi w końcu zakwitnie. I ten większy 750 ml kosztował w Rossmanie 4,29. I kolejnymi zakupami z Rossmana, a jeszcze mam patyczki zapachowe sobie takie kupiłam. Pewnie powędrują albo do korytarza tutaj przy wejściu, jak się wchodzi do domu, żeby ładnie pachniało. To są patyczki drzewo sandałowe i pomarańcza. Ja bardzo lubię takie patyczki albo takie różne zapachy. I jak gdzieś właśnie wyczaję jakąś taką promocję, czy nawet nie promocję, to zawsze sobie kupuję, żeby w domu ładnie pachniało. Mam też te takie, używam tych takich kontaktówek, ale to one jakoś tak tutaj gdzieś jest w kontakcie, to pachnie, a dalej właśnie jakoś to nie pachnie, także zobaczymy to, jak będzie pachniało i czy to w ogóle będzie pachniało. I te patyczki kosztowały 10,29 minus 3,30, bo akurat była właśnie promocja, czyli wychodzi ile? Zaraz powiecie, że ja matematyki nie umiem, ale tak, Monika nie umie, matematyki nigdy w życiu nie lubiła, Monika nie jest głowa ścisła, Monika jest głowa bardziej humanistyczna niż ścisła. Także to wychodzi po 7 zł. Dobra, 7 zł. I poszłam w ogóle do Rossmana, bo chciałam Wam właśnie zrobić jakieś rozdanko, ale to do tego to zaraz.
A drugą rzeczą w ogóle, dla którego Monika to poszła do tego Rossmana, poszłam w ogóle do tego Rossmana, bo tutaj Marta, oczywiście ta moja Marta, no dobra, tak sobie umówiłam, tak chyba się na nią mówię, że moja Marta, no niech będzie, że moja Marta, ostatnio polecała taką sól do kąpieli z Alta Harma, Rutzken i Schulter. Meresalzbad. Tak, także sól morska do kąpieli, dobroczynna i odprężająca przy użyciu przy uczuciu dyskomfortu pleców, ramion i karku. Z jałowcem, olejkiem wintergreen i imbirem. Na jedną kąpiel w wannie. Produkt odpowiedni dla wegan. Ja byłam właśnie bardzo ciekawa tej soli do kąpieli właśnie na ból pleców, ramion i karku. I taką też zakupiłam w ilości dwóch. W ilości dwóch sztuk zakupiłam. I te sole do kąpieli były po 4,79. I kolejnymi solami, jakie zakupiłam z ciekawości po prostu, to były jakieś takie Alterra Naturo Cosmetic Body Salts Aushade Mid Rouge Pigment Dwarf Nash. Dobra, nie będę tutaj bełkotać. I to jest Alterra sól do kąpieli Czas Relaksu. O zapachu owocowych, świeżych jarzyn do skóry normalnej. I te sole były. Te sole były. Oryginalna cena to jest 4,99. One były w promocji minus 2,60. Tak, czyli jakieś po 3 zł chyba były. Tak? O ile się nie mylę, to te sole były po 3 zł. Dobra, i też są dwie sztuki, one są właśnie o zapachu jeżyn. I kolejnymi rzeczami, to właśnie to fajne było, te peelingi. Dwa takie peelingi, one były ostatnio w moim rozdaniu chyba jakoś dla Was. W tym mikołajowym, tak mi się wydaje. To jest perfekt, ja też właśnie je stosowałam i są fajne te. O Jezu, te peelingi są fajne i one były 2 razy po 2,99 taki peeling. Dwa takie i dwa takie gruboziarniste. A i te są właśnie drobnoziarniste, głęboko oczyszczające, odblokowuje pory, przywraca skórze blask. A ten peeling gruboziarnisty, głęboko oczyszcza, redukuje nadmiar sebum i wygładza. I one również były te. Były również po 2,99 minus złoty 60 rabatu dostałam. I ostatnią rzeczą, jaką kupiłam, to są płatki liftingujące pod oczy. Ja jakoś nigdy nie stosowałam tych płatków, powiem Wam szczerze, a widzę, że właśnie dziewczyny chyba, nie wiem, Marta chyba używa tej botanikuły czy coś, nie wiem dokładnie kto. I te płatki pod oczy kosztowały, a są płatki pod oczy, 5,99 minus złoty 50 w promocji były i to są całe zakupy z Rossmana. Jakoś tak byle jak Wam dzisiaj te zakupy z Rossmana przedstawiłam, bo muszę czytać z tego paragonu. A w Hebe zakupiłam tylko dwie rzeczy. Pierwszą rzeczą to jest pomadka z Eveline, taki kolor czerwony. Ona kosztowała 11,99. A drugą rzeczą, to nie wiem, czy to Ania z kanału Matka 3+, polecała te Kalos, tylko ona chyba inny kolor miała. A ja wzięłam bananowy i on jest, to jest macająca maska do włosów z kompleksem multivitamin. I powiem Wam, że jestem właśnie ciekawa tej maski do włosów, ale pięknie bananami pachnie. I ta maska była po 12,99. Dobra, i to są całe moje zakupy kosmetyczne i teraz przejdziemy właśnie chyba do rozdania. Tak już właśnie, jeśli będzie ten hol zakupowy, to i będzie od razu rozdanie. Miałam takie zamieszanie małe i zostałam wybita z tropu, co miałam po prostu mówić, powiedzieć do Was, więc nagrywam to po raz drugi.
powiem Wam szczerze, naprawdę nagrywam to po raz drugi. Bo wcześniej to, co ja się na tym wyprodukowałam dla Was, co mówiłam, to wcale mi się to nie podobało. Więc teraz przejdę do produktów, które dla Was przygotowałam na rozdanie. Rozdanie jest oczywiście na 1000 subskrypcji, bo wcześniej planowałam również rozdanie, ale ono miało być dopiero 13 lutego na moje urodziny. Ale w związku z tym, iż 1000 subskrypcji skoczyło jakby pierwsze, za co jestem Wam oczywiście niezmiernie miła. Nagrywa to się w ogóle? Tak. Na pewno? Na pewno. Za co jestem Wam niezmiernie miła właśnie, że w tak szybkim czasie mam te 1000 subskrypcji wymarzonych, o których marzy każdy youtuber nagrywający właśnie na YouTube, żeby mieć właśnie te 1000 subskrypcji. A ja dzięki Wam te 1000 subskrypcji zdobyłam przez listopad, grudzień i styczeń. Także 3,5 miesiąca, bo nie pamiętam dokładnie od którego października zaczęłam właśnie nagrywać i wrzucać na YouTube. Także dzięki Wam w 3,5 miesiąca mamy na dzień dzisiejszy chyba 1350 subskrybentów, za co Wam serdecznie dziękuję oczywiście, bo nie sądziłam, że taka mała Monisia z takiej małej miejscowości, bo przecież to już niewielkie miasto, tylko mała miejscowość, no spodoba Wam się po prostu i będziecie tą Monisię słuchać i oglądać. I właśnie przygotowałam dla Was takie podziękowanie malutkie, bo ja jednak uważam, że ja nie powiem, bo lubię dawać prezenty, ale te prezenty właśnie to powinny być takie z głębi serca, prawda? Tak to powiem, a nie jakieś nie wiadomo jakie, wygórowane czy coś takiego. Bo na przykład powiem Wam tak, dzisiaj praca jest, są pieniądze, jest super fajnie, ekstra. No i Monika by, nie wiem, wyskoczyła z nie wiadomo jakim rozdaniem, bogatym, prawda? Tam za 200, czy nie wiem, no 100, 200 zł, o tak Wam powiem. A na przykład za miesiąc, no i wszyscy będą Monikę kochać właśnie dla tych prezentów, nie wiem właśnie, prawda? Bo Monika zrobiła takie wielkie rozdanie, czy coś takiego. A mnie właśnie nie chodzi o to, żebyście Wy mnie tutaj lubili za te prezenty, które Monika Wam robi, tylko za moje prowadzenie kanału, za moją osobowość, nie wiem, za coś takiego. Więc, bo powiem Wam właśnie, że dzisiaj praca jest, są pieniądze, jest fajnie. Monika może na przykład robić drogie prezenty, a za te 2-3 miesiące, prawda, może tej pracy nie być. No i Monika już nie będzie miała z czego wtedy robić takich drogich prezentów. No i co wtedy? Jak Monika właśnie nie zrobi Wam drogiego rozdania, no to nie wiem, byście wtedy odeszli z tego kanału, czy co. Także po mojemu to właśnie lepsze są takie skromniejsze prezenty, aniżeli takie, nie wiadomo, za ile kupione. Zresztą ja nigdy nikomu nie wiadomo, za ile tych prezentów nie robiłam, ani na urodziny, na imieniny, to takich drogich prezentów nie ma. A szczególnie tak, no także tak Wam powiem właśnie, że nigdy nie robiłam nie wiadomo jak wygórowanych prezentów. Także moje rozdanie, nie wiem, czy jest bogate, czy skromne. Powiem Wam, że nie liczyłam tego kosztu poniesionego w to rozdanie. Po prostu chciałam Wam zrobić rozdanie w takim właśnie podzięce za moje właśnie, za to, że tutaj jesteście, za to, że subskrybujecie nas, za to, że nas oglądacie, komentujecie, lajkujecie. To za to właśnie jest ta moja podzięka. Bo bez Was to oczywiście nie było też by i kanału. Bo tak samo jak ja tutaj nagrywam, Wy tam siedzicie, to oglądacie, oczywiście komentujecie. No i jesteście tak jakby też współtwórcami naszego kanału. I moimi produktami, które ja dla Was przygotowałam właśnie na to podziękowanie, jest między innymi szampon z Yves Rocher. Jeszcze nie używałam tych szamponów, powiem Wam szczerze, też jestem bardzo ciekawa i postanowiłam, że będziemy testować te szampony razem, czyli Wy i ja tutaj też w domu, bo też sobie zakupiłam. Będziemy testować razem i podzielimy się nawzajem swoimi opiniami. Także pierwszy produkt to jest właśnie szampon i jest to szampon jedwabisty, szampon odżywczy z wyciągiem z awokado.
Także mam nadzieję, że będzie się Wam dobrze sprawował i Melcia przyszła obwąchiwać tutaj rzeczy. Kolejną rzeczą jest taki zestaw pod prysznic. Jest to nawilżający krem do rąk z ekstraktem z owoców kokosa oraz peelingujący żel pod prysznic z ekstraktem z owoców kokosa. I jest to taki zestaw w pudełku, także myślę, że jako jakiś drobny prezent, jeżeli Wam się nie sprawdzi. I przyszła też i kotek. O nie, nie, proszę bardzo. Teraz my obie będziemy tu. Czego chcesz? Ja tutaj pokazuję rzeczy. Oj, Melka zazdrosna, tak? Także jeżeli Wam się nie spodoba, to myślę, że będzie też i takim fajnym, jakimś drobnym upominkiem dla kogoś z rodziny. Kolejną rzeczą to jest właśnie taki produkt dość kontrowersyjny, bo niektórzy są zwolennikami, niektórzy są przeciwnikami tej firmy, a ja właśnie używam kosmetyków tej firmy. Mam nadzieję, że się za to nie obrazicie na mnie, że ja właśnie chcę Was zmusić czy coś takiego do przetestowania tych kosmetyków i jest to właśnie, kolejną rzeczą jest taki żel pod prysznic z firmy Avon. Ja właśnie jestem zadowolona z tych żeli pod prysznic, one się fajnie pienią, fajnie myją, zresztą wiadomo, że jak się napieni, to i myje, ale właśnie chciałam, żebyście Wy również spróbowali też takiego żelu pod prysznic, a ja Wam naprawdę mówię, ja nie używam innego żelu pod prysznic, tylko właśnie żelu pod prysznic z firmy Avon. Także to jest kolejna rzecz. Kolejną rzeczą, którą ja już Wam od samego początku, jak tylko tą rzecz miałam, bo Wam powiedziałam, że ja tego na pewno używała nie będę, bo ja po prostu nie maluję ust, a już nie maluję na pewno ust w czerwonym kolorze. Jest to właśnie ta kredka z kalendarza adwentowego, które żeśmy razem otwierali w grudniu. Jest to konturówka do ust w kolorze czerwonym. Także konturówka z firmy Douglas w kolorze czerwonym, którą też również się z Wami podzielę, bo ja na 100% wiem, że ja tego używała nie będę. Ona jest nowiutka, zapakowana, wcale nawet jej nigdy nie rozfoliowałam. Kolejną rzeczą jest pomadka, którą zakupiłam dla Was z Eveline, również w kolorze czerwonym. Mam nadzieję, że tak starałam się dobrać kolorystycznie właśnie tutaj tą pomadkę do pomadkę czy błyszczyk do tej konturówki, także myślę, że będziecie zadowolone. Kolejnymi rzeczami to są maseczki. I tak, przygotowałam dla Was płatki pod oczy liftingujące. Powiem Wam szczerze, że nigdy nie używałam płatek pod oczy. Tych z Douglasa też jeszcze nie otwierałam, także nie wiem, jak one się tam sprawują. Z Botanic też nigdy nie używałam, ale stwierdziłam, że dla Was takie zakupię. Także zakupiłam i one też również idą do rozdania, a nie wiem, czy kto je polecał, czy Marta je polecała, czy ktoś, ale ponoć z firmy Botanicue to są chyba dobre płatki pod oczy. Kolejnymi rzeczami to są właśnie dwa te peelingi, dwa zostawiłam dla siebie, dwa idą do Was. One były już w tamtym rozdaniu, także myślę, że mi się sprawdziły, myślę, że Wam też również się sprawdzą i to są dwie kolejne rzeczy. I kolejnymi rzeczami to jest tak, maseczka z doktora Mola w płachcie. Jest to maseczka nawilża, chroni i rewitalizuje skórę z ekstraktem z borówek, także to jest pierwsza maseczka. Drugą maseczką jest maseczka nawilżająco-wygładzająca do skóry pozbawionej elastyczności. Jest taka maseczka. I tu Wam powiem szczerze, bo pewnie i tak, żeście oglądały haul z Rossmana. Nie, z Paul Rossmana. Oglądałyście ten haul z tymi maseczkami, zapomniałam, ze Skin Garden. I ja Wam tam mówiłam właśnie, i te maseczki są ważne do marca 2020 roku. Także moje rozdanie długo nie będzie trwało, tak żeby je jak najszybciej do Was wysłać. Kolejną maseczką jest maseczka zdrowa, promienna, pełna blasku skóra. Maseczka nawilża,
rozjaśnia do skóry problemowej. I kolejną maseczką jest nawilżająco ujędrniająca maseczka na bazie miodu kanola do skóry dojrzałej i to jest kolejna maseczka, ale mam nadzieję, że się nie obrazicie na mnie, że ja takie maseczki Wam tutaj ofiaruję. Te maseczki, które były do zużycia w lutym, to zostawiłem sobie i już będę je na bieżąco zużywać. Dobra, i ostatnimi rzeczami, bo muszę na chwilę tutaj opuścić. Ostatnią rzeczą, w sumie to dwie ostatnie rzeczy jeszcze, które również się z Wami podzielę, to jest tak. Alterra sól do kąpieli czas relaksu o zapachu świeżych jeżyn do skóry normalnej. Także coś takiego. Oraz to również powiem Wam szczerze, było, jak wiecie, w tym moim kalendarzu adwentowym. A w związku z tym, iż Monika nie maluje paznokci, a już na pewno nie maluje na kolor taki fioletowy, bo to powiem Wam, że nie jest mój kolor. Ja nigdy nie lubiłam mieć tak mocno pomalowanych paznokci. Także to jest właśnie też lakier do paznokci z firmy Douglas, także mam nadzieję, że będzie Wam służył. Oraz dorzucił takie próbeczki i tutaj to też próbeczka, także takie jeszcze próbeczki do Was na rozdanie pojadą. I to jest właśnie taki mój zestaw na rozdanie. Mam nadzieję, że Wam się taki zestaw spodobał. No i że będziecie zadowoleni i będziecie z tego zestawu korzystać. I teraz powiem Wam pokrótce o zasadach udziału w rozdaniu. Także, żeby wziąć udział w rozdaniu... Maluśka, proszę Pani się nie roz... Maluśka, proszę Pan się nie rozpraszać. Juleczka, aby wziąć udział w rozdaniu, należy mieć ukończone 18 lat, mieszkać na terenie Polski, ponieważ, no nie oszukujmy się, ale wartość wysyłki będzie na pewno większa niż wartość tych moich kosmetyków w zestawie. No także to jest, tak mija się trochę z celem, prawda, żeby no dokładać. Oczywiście, jeżeli ktoś mieszka za granicą i ma chęć wziąć udział w rozdaniu, to oczywiście, jeżeli go wygra, to ja bardzo chętnie wyślę do kogoś tutaj w Polsce. No i wtedy, jeżeli będziecie tam, będą robić większą paczkę, no to oczywiście mogą zapakować i Wam to wysłać. Tak jak to żeśmy już robili wcześniej, bo właśnie tutaj jedna dziewczyna, czyli Ania, wygrała u mnie na kanale, ona mieszka w Anglii i paczuszka powędrowała do niej, do jej mamy po prostu. To się nie ma co oszukiwać, bo tak to wcześniej było na pierwszym rozdaniu. Także to już też powiedziałam i co jeszcze powinnam? A, no i przede wszystkim to musicie być moim subskrybentem, bo to będę sprawdzała, bo będę losować przez komputer. Także, bo to jest takie rozdanie dla wszystkich właśnie, którzy mnie zasubskrybowali. A już w kolejnym rozdaniu to pewnie troszeczkę jakoś tam zasady udziału w rozdaniu będziemy zmieniać. Ale na razie właśnie, że to jest z okazji tego 1000, że to dzięki Wam wszystkim, że tutaj żeście to wcisnęli, ten subskrybuj, to w ogóle tutaj jesteśmy i mamy ten 1000, więc udział biorą wszystkie osoby, które się przyczynili właśnie do tego 1000, więc musicie być moim subskrybentem, subskrypcje muszą być otwarte. Czyli ja będę w stanie Wam pokazać, jak się otwiera te subskrypcje, to powiem Wam do końca, że nie wiem, ale na YouTubie na pewno są filmiki takie, które pokażą Wam, jak otworzyć subskrypcję, zrobić jako subskrypcja publiczna. Takie chyba filmiki to na pewno nagrywała Ania z kanału Matka 3+ i Marta w biegu też na pewno robiła takie, pokazywała, jak to się robi. Także to powiedziałam. 18 lat, teren Polski, subskrypcje otwarte. Miło by było również, żebyście zostawiali komentarz pod filmikiem i oczywiście
kciuka w górę, będzie nam wtedy bardzo jeszcze bardziej miło, że oczywiście nas wspieracie i motywujecie do dalszego nagrywania. I teraz powiem, od kiedy jest rozdanie. Więc rozdanie będzie od... Ja ten filmik zaraz postaram się wrzucić na kanał. Czyli rozdanie będzie na 10 dni. Będzie od 5 lutego, czyli od dzisiaj, do 15 lutego, do godziny 15. No to dobra, niech będzie rozdanie od 5 lutego do 15 lutego do godziny 16. O godzinie 16, 15 lutego rozdanie będzie zamknięte i wtedy właśnie już Wam nagram losowanie, a ogłoszenie wyników będzie pewnie 16 we wtorek, jeżeli mi się nie uda zgrać tego filmiku z losowaniem, ale na pewno się uda i go zmontować, to także tak, także Jezu, rozpraszacie mnie. Powiem Wam jeszcze raz, bo tutaj mnie naprawdę rozpraszają, jak nie Juleńka mnie rozprasza, to Meluśka mnie rozprasza. No także rozdanie trwa od 5 lutego do 15 lutego do godziny 16 po południu. Także zasady powiedziałam i jeszcze zasady wszystkie oczywiście Wam napiszę pod spodem tego filmiku, żebyście mieli czarno na białym. A teraz Wam już serdecznie dziękuję, bo i tak nie wiem ile gadałam do Was. Serdecznie Wam dziękuję za dzisiejszy odcinek. Oczywiście proszę Was serdecznie o kciuka w górę, o subskrypcję, ten czerwony napis subskrybuj, o ten dzwoneczek też Was proszę, będzie nam bardzo miło, że jesteście z nami, że nas wspieracie, motywujecie do dalszego nagrywania. Oczywiście pozdrawiamy Was bardzo serdecznie i bardzo ciepło w ten piękny, ale mroźny dzień. Znaczy, no taki wielki mróz to nie jest, ale jest zimny. I oczywiście życzymy Wam miłego dnia lub miłego wieczoru, w zależności od tego, kiedy nas oglądacie. I do zobaczenia następnym razem. Pa!